Zespół ekspertów międzynarodowych zakończył wizytację w zakładzie hydrotechnicznym. Od 22 lat dwa razy w roku naukowcy i eksperci pracujący nad rozwiązaniami dla zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most prowadzą konsultacje dotyczące jego rozbudowy i eksploatacji. Ich efektem będzie raport zawierający ocenę stanu bezpieczeństwa obiektu i zalecenia dotyczące dalszego formowania nasypów oraz prowadzenia monitoringu geotechnicznego i sejsmicznego. One są bardzo wiążące z uwagi na to, że powstają co pół roku raporty z takiego posiedzenia. Te raporty są również oceniane przez naszych specjalistów, a zarazem przez głównego projektanta, który zalecenia ekspertów stosuje przy dalszej rozbudowie. Podstawą tworzenia raportów są informacje pochodzące z monitoringu geotechnicznego zachowania się obiektu. Jest to tak zwana metoda obserwacyjna stosowana przy dużych projektach w skomplikowanych warunkach geologicznych. Jej stosowanie od ponad 20 lat bardzo mocno przekłada się na bezpieczeństwo zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Dały nam wyniki bardzo zadowalające, jeśli chodzi o ten monitoring, który w tej chwili naprawdę jest robiony na bardzo wysokim poziomie i to nam pozwala na ocenienie sytuacji zapory, stateczności zapory i przesunięć zapory w sposób bardzo obiektywny i bardzo dokładny. I wyniki, które w tej chwili otrzymujemy podczas tego pobytu, są pozytywne, dlatego że wykazują, że roboty, które wykonujemy, żeby zmniejszyć przemieszczenia zapory i ustabilizować zapory, dają dobre wyniki. Jednym z głównych pomysłów właśnie było rozbudowa obiektu głównego poprzez kwaterę południową. Kwatera południowa zwiększy się ponad 600 hektarów powierzchni. Będzie na nim deponowane odpady troszeczkę w innej technologii, technologii zagęszczonej. Zbiornik Żelazny Most funkcjonuje od lutego 1977 roku. Na koniec roku 2013 wypełnienie zbiornika wyniosło około 540 milionów metrów sześciennych. Według planów jego eksploatacja potrwa do 2042 roku.